Ja z klasy sportowej jestem, przyniosłem ten. Wiem, że frajerzy siedzą w pierwszej ławce. Lala, idę do tyłu, ja idę tam, gdzie ja zawsze siedziałam. Mówię, kto to jest? Czy to jest nauczyciel inny? Od WDŻ-tu, od WDŻ-tu. Ja jestem z klasy sportowej, mam korki, mam te. Ej, pani nie ma, facetki nie ma! To jest super szacunek do pani, jak coś. No to szacunek jest, tylko teraz ja nie mam. Love, peace. No, a plecak, bo kebaba bym chciał. Macie zadanie domowe? No jak to co? No jak to co? Przypał będzie, przypał będzie. Dobra, dobra, zostaw. Je, jeszcze, jeszcze. Nie, idziemy siąść. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Dobra, to siadaj. Ja pierdol... Kanapkę mi zrobili! Kebaba! A, kebaba! Ej, Jezu, jeszcze raz zestresowałam. No, nie wiem, co mam robić. Ja wiem, jak się wyluzować. Jesteśmy w szkole, nie możemy przeklinać tutaj na lekcji. Jeżeli ktoś przeklnie, to tego nie będzie w filmie. I dodatkowo 20 zł, i dodatkowo 20 zł blikiem dla jakby wygranego. Dodatkowe. Ty chyba do prywatnej chodziłeś, co? Dzień dobry! Podnieś ten papierek. Nie sprawdzę obecności, dopóki się nie uspokoicie. Dobrze. Marta Błoch. Jestem. Katarzyna Bożek. Jestem. Jakub Nowaczkiewicz. Jestem. Piotr Nowak. Obecny. Łukasz Wojtyca. Duchem i ciałem jestem. Kolega chyba nie przeszedł kilka razy klasy. Jest taka możliwość, jest. Wybierzmy sobie jedną osobę, która zapisze. Przede wszystkim nie wiem, kto to narysował, ale zapraszam. Może Marcysia, zmarzysz tablicę, bo no wstyd po prostu. Tak to ja napisałam. Ja nie rozumiem. A mogę pójść do toalety na moc szkąpkę? Nie mamy takiej, żeby na moc szkąpkę. No nie da się z tym użyć, no. Też jestem, zacznij zachowywać. Brawo, zainteresowanie. Wow, widać, że nie znam kilka razy czasu. Temat? Ale kochana, temat zapisujemy od tej strony tutaj. Pamiętasz, gdzie się zapisuje datę? A jaka data po dzisiaj? Tak. Które dzisiaj? To nie moja. 17. Który rok? 22. Tak, piszemy dyktando. Na początku sobie trochę poćwiczymy, może takie podam wam słowa. Które warto, żebyście znali. Trudne? Dobrze? No nie wiem, no zależy. To jest to dyktando, co pani tam ma? Ale czemu się tak dopytujesz? To nie chyba jest na nie interesuj się sprawami nauczyciela, tak? Przepraszam, bo ktoś mi ukradł zeszyt. Kto taki mądry? Żranowski. Powiem tak, możemy wpisać bardzo łatwo, uwaga, do telefon do rodzica wykonać. Proszę? Tylko pisać. Jaka biedna, problem w tym, że nie posiadam chyba drugiego. Czy możesz oddać długopis? Ja już wiem, zaraz się przesiadę i przysięgniesz się i będzie... Ja go mogę przeszukać. Dobra, weź daj ten długopis stary, bo przypałem. Jaki długopis? Nie ma. Pożyczysz koleżance, prawda? Ja ci będę pisał. Dobra, daj długopis. Ale 60. Dawaj. 60. Jaka 60? Uwagę, stary. Dostałbym uwagę. Słuchajcie, proszę was, żebyście się podpisali w zeszytach. Wyraźnie piszemy. Ja nie będę potem czytała tego, co wy tam, bo chyba piszecie tam na tych kartkach. Dobrze, to zapiszemy sobie kilka takich słów. Uważnie, słuchajcie, no bo nie wiem, czy... A czy ja mogę jedno też? Trudna? Nie. Proszę. Nie. W ogóle dyktando nasze jest przygotowane specjalnie na dzisiejszy dzień, specjalnie na tą sytuację. Tylko muszę podkreślić, żebyście o tym wiedzieli. No, dla ludzi na waszym poziomie, więc... No, uwzględnijmy to w ocenie, na pewno. Dobra, Mateusz, zapiszesz pierwsze słowo, chodź. Zapisz słowo chwała. Chwała wielkiej ekipie. Chwała! Hej! Zaraz Ała powinna być DP. Tak. Aha, tak. On nie lubi policji za bardzo, ja wiem. Czy pan wiesz mi swoje imię? Śnieżku? Kamil albo Krzysiu, jak pani woli. Dobrze, to Śnieżku, chodź do tablicy. Grzegżółka. Nie, dobra, na odwróć, na odwróć. Długo będziesz bazgrał po tej tablicy? Jedno jest pewne, uzamknięte.
Cześć po G, to pewnie RZ. Może być. Dobra, może weźmiemy kogoś z większym iloradem. Ja wiem, jak się pisze. Paulina, podejdziesz, zapiszesz? Rzec z kropką tutaj i rzec z kropką tutaj. A ty nie pomyliłeś sal przypadkiem? Geniusze. Ma. To jak ja mam już powiedzieć, że tak wypowiadacie? Ja ci nie da. Zobacz, Kiwi. Słuchaj, zapraszam cię tutaj do mnie na chwileczkę. Ja widzę, że masz przepalony mózg, ale że aż tak? Ja mam z tym siedzieć? Aż to jest gorąco. Co jest świeżak? Zostaw mu na dół. Widzę, że to było jednak złe rozwiązanie. Przesiądźcie z powrotem. Przyjdę później po kanapę. Mogę podać kilka słów, czy będziemy nadal się bawić taką zabawę? To później świeżak. Zapiszcie sobie słowo apokryf. Pani apokryfy? Apokryf. Jako czwarte żaba. Mówi pani żaby? To pytanie było nie na miejscu. Dokładnie. Troszeczkę wiesz co, już przestań. Zdążysz, no. Przesadzasz, naprawdę. Nawet się przesadzić ciebie nie da. Dobrze, możecie zapisać. Krzyżanowski, zobaczymy. Kurde. Masz z tym problem? Krzyszy. Dobra, to może po prostu teraz zapisujecie te słowa na tablicę, żebyśmy sprawdzili, czy macie dobrze, dobrze? Możesz podciągnąć trochę te spodnie? Możesz zdjąć tę czapkę? Właśnie! To chyba było najtrudniejsze słowo z tych wszystkich, myślę. O nie, tylko chodzimy do najtrudniejszego. Dobra, Paulina może zapisze kolejne. Masz uwagę? Tak. Nie. Nieładnie. Krzyżanowni. Ktoś mu pomoże. Ja mogę. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy ty nie powinieneś jeszcze raz nie zdać klasy. Już się nie da. Da się, da się. A od krzyża. Tak. Dobrze, przejdźmy może do właściwej części. Słuchajcie, tylko przede wszystkim ja was znam doskonale, ja wiem, co wy będziecie robić. Wasze próby będą różne, przede wszystkim przesuwam się na tą stronę. Macie lepszy długopis? Nie, bo mi jest gorąco. Ja wiem, co będziesz robić, proszę mi się przesiąść tu. Mógłbym iść do toalety? A czemu akurat teraz chodzisz? Mam problemy z pękerzem. Dawaj do mnie. A masz zaświadczenie, żeby mi pokazać? Na następną lekcję przyniosę. Widzisz, bo nie wytrzymam po prostu. Dziękuję. No masz dosłownie 2 minuty. Dwie minuty masz. Prosiłabym, żebyście przynieśli tutaj telefoniki swoje na biureczko. Ja nie mam. Wszyscy macie i doskonale wiem, że mama mi mówiła, że masz. Gęby na to, bro? Ale nie ma Twitterze, niestety. Bo to jest koła bez internetu. Co jest? Co? Co jest? Tu nie ma internetu. Inne słowo powiedziałeś, ja słyszałam. Co powiedział? Jakie? No takie... Takie za 20 złotych. Litery. Nie. Że coś tam jest i powiedziałeś... Nie, dupa. No właśnie. No to szukam słowo, przepraszam bardzo. To jest nazwa własna. Nie, to nie. Mateusz, idź proszę po kolegę. Ty jesteś jeden z lepszych uczniów, więc podejrzewam, że mnie nie okłamiesz. Ale on kolega. 4 razy mnie pobił. Wysłałabym Paulinkę, no ale wiecie, no nie możesz. Nie rysuj mi! Proszę pana, narysowałam penisa. Dobrze, to zaczniesz pisać na tej stronie, dobrze? Nie, nie wiem. Nie rób ci go, tylko w sklepiku muszę kole kupić. To jest... A, to co? Co to jest? Do szkoły tak. Co to było, proszę pani? Papieros! Co to w ogóle, jakiś sklepik szkolny tutaj uprawiasz? Co tam na grzale wariuszy? Te rzeczy proszę odnieść po prostu miejsce i proszę telefon do mnie. Nie, bo telefon chyba minęła, godzina minęła już. Nie wierzę ci, dyktando i w cudzysłowie zapisujecie ekipa. Pamiętajcie, że to jest dyktando na ortografię i interpunkcję. Wiem, że trudne słowo. To ja chciałem tylko powiedzieć, że zeszyt Marty Przemek mi dał, bo tu leży dalej i kazał mi to zabrać, bo się przestraszyłem. No taki prawdziwy jesteś, się sprzedać na kolego dał. A ja też się sprzedał. Zaczynamy. Zaczynamy. Nasza dzisiejsza historia, które każdy z nas zwiedził, który każdy z nas zwiedził już wzdłuż i wszerz, czyli w Krakowie, w mieście królów Polski. Nasza dzisiejsza historia... Polski. Kraków, miasto królów włoski. Ciekawe. Brzdżysty, październikowy poranek. To jaki? Co? Jak nie, brzdżysty. No dobra. To... Ja to widzę, że pani ma tam całą kartkę A4. Kurde, przepraszam. Zamknąć mordy.
Czysty październikowy poranek, dom ekipy, jak zwykle pękał w szwach, pełen zwariowanych nagrań. A co jest po pełny? Zwariowanych nagrań. Mackiewicz, czy ty umiesz słuchać? Pani, jak pani... Tylko umiesz przeklinać i bić się, stary. Siódmy raz to samo. Bijesz nas. Wariowany. Słuchajcie, ja tu jestem od upominania, nie wy, dobrze? Ja się zdenerwowałem. Rozumiem. Bo ja go nie lubię, bo on mnie strasznie bullyinguje. Rozumiem cię, Mateusz, jesteś najlepszym uczniem tutaj. No bo jego rodzice finansują tą klasę. Dobra, nieprawda. Nieprawda. Prowadzącym całego przedsięwzięcia był tylko oczywiście Karol, któremu... Ja jeszcze raz proszę. Prowadzącym całego przedsięwzięcia, któremu niestety nie w smak były porażające braki w składzie członków ekipy. Byli oni w końcu partycypantami całego projektu. Ja mam pytanie. Nie w smak pisze się razem czy osobno? Nie można. Co ty tu? Dokładnie, bardzo dobrze, Kasiu. Po przeprowadzonym na prędce audycie... Powtórz pani? Po przeprowadzonym na prędce audycie okazało się, że Marcysia wskutek niedopatrzenia nie otrzymała zaproszenia na udział w odcinku, więc do południowy czas spędziła na zabiegu manikir. Trąba okazał się zwyczajnym zapominalskim. Do południowy czas, więc spędziła. Trąba, już idziesz dalej, trudno, to jest twoja wina. No to ja nie wiem, co na to skupić, jak się wszyscy nie dają. Później jeszcze raz będziemy czytać, więc zostaw sobie miejsce. I zaraz, po porannym treningu crossfit, udał się na fizjoterapię. Natomiast... Przepraszam, ja zaraz nie będę miał wszystkiego, właśnie. Albo wyrecypuję z tego, albo, bo ja nie nadarzam. No albo mam pisać ładnie, albo mam pisać wszystko, albo w ogóle nie będę pisał, bo nie będę wiedział. Powtórzę jeszcze raz. Facet razem z Nowciem po wspólnych wojażach na holenderskich wybrzeżach. Ja, co jest? Byli zbyt zmęczeni. Słuchajcie, szkadzacie bardzo. Mateusz, który pisze z tym, tak? Tak. Po wspólnych wojażach. Byli zbyt zmęczeni, żeby zwlec się ze swoich wygodnych, wręcz aksamitnych łóżek. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam, ale pani dyrektor panią woła na chwilę. Tak. Proszę mnie podwierać. Wręcz. A ja myślę, że może go wręcz aksamitny. Dobra, kto by narysował kuta? Za dwie dychy, 20 złotych. Ej, nie, no wydychy. Nie, o pani nie ma. To jak pani. To ja nie ma pani. Aksamitnych łóżek. Wiesz, od niego się nic nie zgapię. O. Wręcz aksamitny. A niech tam siedzi. No dobrze, proszę bardzo. Ona miejsce wdzięczki. Ja mam pieniądze, ja nie będę obsługiwał jak reszta, co nie? Dobra, dobra, chodź. Karol był jednak przezorny i nade wszystko zlecił przygotowanie alternatywnego odcinka, gdyż od kilku dni Tomek Złota Rączka. Tomek Złota Rączka, nie wiem jak się pisze, ale ja go piszę od dłużej, bo tak go szanuję. W pocie czoła pracował nad trebuszem przystosowanym do strzelania mini-majkiem. Dobrze, co dalej? Proszę. Mateusz dnia poprzedniego nosił na sobie pancerz, który został mu założony pod pretekstem nagrania odcinka przez 24 godziny jestem pociskiem armatni. Zastępczy odcinek szybko okazał się międzynarodowym wiralem, a Mini Mike szuka zgubionych podczas lądowania zębów mądrości. Dajemy. No dajcie. Proszę o spóźnienie. Mateusz Krzyżanowski. Jej! Zapraszam. Gimimoc! A odejdą po kolei? Tak, od najlepszego. Nie! Minus 20 punktów, najgorzej. No. Minus 20. Maria. 9 punktów. 9? Jak Marcysia ma 9? Mateusz Trąbka. Ja. Ile będziesz przeciwko? 8. Jej! Jak Marcysia!
10. A co? Tak dobrze! Ej, ja mam jeszcze było 10. Dobra. Marta 9. Nowak? Tak. Ile stron pod napisał? 8. 11 błędów. Uuu, mama, nie jestem wcale taki dobry jak myślałem. Łukasz, 3 błędy. Co? Nie! Nie, to jest jakaś kwina. Dobra, kochani. Ty, a ty miałeś być dobry z polskiego, ty miałeś tyle samo błędów co ja. No właśnie. Patrzcie na niego. Co? A pani mi tu 2 błędy dała. Czarnie, mamy 3 błędy. Jako, że moje rodzice finansują tę klasę, bo oczywiście wszyscy o tym wiedzą, tak? Wyciągam pieniądze po prostu i... Piotr Nowak wygrywa. Słuchajcie, opłaca się uczyć. Słuchajcie rodziców. Patrz, ja się uczyłem i mam. Jeszcze dostanie. Brawa! Brawo! Jeszcze! Bardzo dziękuję! I tak się brawa mi tej siana! Bardzo dziękuję. Zobacz, masz 1000 zł. Bardzo, jeszcze tutaj wliczki. Kto był drugi? Ja nie. Ale ja też wygrywa. A, dobra! Jak coś chciałem, to był drugi. Marta ma 8. Ja znalazłam dłoń. Nie ma, 9, bo z tym holenderskim byłoby 10. O, to trzeba to nagrać, patrzcie, sama się przyznała, że nie jest druga teraz tak jakby. Bo chodzi o to, że znalazłam błąd, który jest niezaznaczony. Jaki? Dwukropek przed Marcysia. Ale dał ktoś czy nie dał? Nie, właśnie jest ktoś mi niezaznaczony. Nie, a ponoć powinien być. No. Ej, szatu na Marcysi, zrzekła się nagrody. Także dziękuję bardzo za odcinek, to była lekcja polskiego i dyktando, proszę państwa. Nowak wygrał, jak to możliwe? Brawo! Byłem drugi, ale zrzekłem się nagrody. Tak ja. Potem miała być druga Marysia, ale też się zrzekła. Więc ex aequo mieliśmy Martę i Marysię ostatecznie jako drugi. Brawo! Brawo! No i w sumie tyle. A czy ja mogę coś jej do domu wyjść dzisiaj, bo muszę.